Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Ostroszowice, a gościmy u księdza Michała Jaremko. Ksiądz Michał lotuje w oddziale 0329 Dzierżoniów i w okręgu Wałbrzych. Tutaj ksiądz ma hodowlę zlokalizowaną przy kościele, przy parafii. Od 21 lat jest ksiądz na parafii, tak? I te gołębie też powodują, że ksiądz tutaj właśnie tak długo między innymi chyba jest. No to gołębie mnie przytrzymały. Tak. Tutaj ksiądz lotuje dzisiaj troszeczkę, wyniki ma słabsze, ale to dlatego właśnie, że ma tutaj, zobaczmy, bardzo liczną grupę gołębi. Natomiast my tu jesteśmy na taką okoliczność, że ksiądz chce troszeczkę tych gołębi zredukować ilość i zarówno i z rozpłodu, i trochę młodych miał takich nachowanych późnych, dlatego będziemy za chwilkę o nich mówić. Ale więcej może nam tutaj o swoich sukcesach w lotowaniu, jakie ksiądz miał, powie nam sam ksiądz Michał. Proszę bardzo. No, moja hodowla tutaj została założona w 1993 roku. Pierwsze gołąbki, które nabywałem, to były od hodowców z okręgu opolskiego, od księdza Józefa Żyłki, pana Henryka Zezika. Później nawiązałem kontakty z panem Alfredem Jordanem, już dzisiaj świętej pamięci, które przyniosły mi bardzo dużo radości i pierwsze sukcesy, które rozpoczęły się w 1996, a takie już wielkie sukcesy to były na przestrzeni roku 1999-2004, kiedy tutaj dużą pomocą przy hodowli i lotowaniu pomagał mi siostrzeniec, który przez te lata tutaj ze mną te gołębie prowadził. No, kiedy wyjechał do Anglii, to 8 lat temu, to 8 lat temu, że już nie ma. Wyniki trochę były słabsze, ale w tych latach, o których wspomniałem, to były sukcesy mistrzowskie i w oddziele Dzierżoniów, i w okręgu Wałbrzych. Obecnie no, wyniki są trochę słabsze z tego względu, że sam muszę prowadzić tą hodowlę. I parafię też. I parafię. Jak tutaj rozmawialiśmy z księdzem, ksiądz właśnie mówił, że właśnie w niedzielę, kiedy są inni na lotach, oglądają swoje gołębie, ksiądz praktycznie nigdy nie jest na locie, bo wtedy no, przy ołtarzu na ogół jestem, kiedy czyli gołębie wracają, nie mam tej przyjemności obserwować, kiedy one wracają. A to jest chyba największa radość, jak się widzi, jak one szybują, wracają szczęśliwie. Tutaj ksiądz ma też te gołębniki położone tutaj u podnóża gór Sowich, tak? Tak. Tutaj zobaczmy, tam może kolegom pokażę, zobaczmy tam na horyzoncie, w tle widzimy masyw górski, o widzimy. Tutaj ksiądz mówił, że bardzo jastrzębie atakują, tak? No bardzo. Przy jednym ataku jastrzębia no, ginie kilka młodych. Starsze to już ograniczam, obloty w tej chwili już one są od 3 tygodni zamknięte i praktycznie będzie to trwało aż do marca, kiedy zostaną połączone i wtedy dopiero rozpoczną się pierwsze obloty. Tutaj jeszcze wracając do gołębi, ksiądz mówił, nabywał gołębie ze Śląska, ale ostatnio ksiądz w swojej hodowli posiada też gołębie między innymi tutaj po koleżeńsku od księdza Jerzego Kostorza nabyte, ale też widziałem tam, jak oglądaliśmy, były też gołębie od Zbyszka Kuciuby, od Sylwestra Chylińskiego, tak? Sprowadzono do Harda Panke, tam były i widziałem rasy Erika van Stenbergena. Ksiądz dużo tych gołębi, ostatnio różnych takich nabywa, że tak powiem? Nabywałem dlatego, że no, wyniki były trochę słabsze, więc sięgnąłem po gołąbki takie, które rzeczywiście sprawdzają się szybkościowo. Te, które miałem w latach 2004, no już to były gołąbki wolniejsze, one pochodziły z hodowli Alfreda Jordana z Niemiec. A w tej chwili sięgnąłem po takie gołąbki szybkie, no i między innymi właśnie dzięki życzliwości księdza Jerzego Kostorza nabyłem gołąbki od Rainera Pittmana, są gołąbki od Horsta Felske, także mam w prezencie otrzymane od Krystiana Lasoty. Są to gołąbki z linii olimpijczyka płowego pana Karola Paszka. No i w tej chwili to są gołębie dwuletnie, które w tej chwili no dość mocno testuję, a efekty są nawet już widoczne. Tutaj ksiądz tych gołębi, które mamy tutaj, bo będziemy na sprzedaż mieli, powiemy, około 60-70 gołębi,
Tutaj ksiądz powie coś może więcej o tych gołębiach, bo to są w większości chyba późne młode, tak? To są późne młode z miesiąca lipca, sierpnia, które nie były lotowane. A mam taką słabość, no bardziej może jestem miłośnikiem, jak jakimś twardym graczem, jeżeli chodzi o lotowanie, więc ciągle zawsze naprodukuję tego trochę więcej. No i balast, i było mi łatwiej dostawiać gołębniki, jak te gołąbki usuwać. No ale po ostatnich odwiedzinach księdza Jerzego Kostorza, jak zobaczył, mówi, słuchaj, weź to pousuwaj. No i zdecydowaliśmy się przy jego pomocy, że wystawię te gołąbki na aukcję. To są z gołębi rozpłodowych, które w tym roku już mam przelotowane. Stwierdziłem, że już dodatkowe obciążenie no, jest zbędne. A jeżeli trzeba zejść, no to po prostu no, trzeba trochę tego usunąć. No i mówił, że na pewno, jeżeli będzie cena przystępna, to i skorzystają koledzy hodowcy z tego materiału, który no, z pewnością powinien się sprawdzić. Tak jak oglądaliśmy tutaj te gołębie, rodowody sprawdzaliśmy, to były, tak jak ksiądz wspomniał, właśnie gołębie Rainera Pittmana, tam się wywodziły z linii Flora Fervorta Fineke 5000, były też gołębie Super Doimena, tak, Harikana 51, także widzimy sami koledzy, że to są bardzo atrakcyjne, że tak powiem, w pochodzeniu ptaki, a każdy, kto będzie z kolegów hodowców chciał się coś więcej dowiedzieć o interesującym go gołębiu, to może zawsze też do księdza tutaj zadzwonić, prawda? Tutaj, oczywiście. Mimo że to w górach, takie troszeczkę daleko, ale telefony są, także ksiądz może poda ten telefon, numer do siebie? Komórkowy 509-99-37-71. Jeszcze powiedzmy hodowcom, kolegom, w jakich najlepiej godzinach dzwonić w sprawie kontaktu, bo ksiądz ma taką pracę, że no niestety no nie jest to, że tak powiem, w cały dzień do dyspozycji. No najlepiej jest po godzinie 18, z tego względu, że mam różne obowiązki duszpasterskie, pracuję w szkole, w związku z tym no tego czasu też za wiele no nie mam. Czyli dzwonimy po godzinie 18 na ogół, a w niedzielę też to dotyczy? Nie, niedzielę. No w niedzielę to można już trochę wcześniej, od godziny 16. Rozumiem. Także tutaj, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to będzie mógł w sprawie tych gołębi do księdza zadzwonić. Ale jeszcze wracając do tych gołębi, to tam teraz mówiliśmy o gołębiach młodych, ale ksiądz też ma kilka takich gołębi starszych z rozpłodu swojego, tak? Tak. Są to gołębie, które nabyte są z zagranicy, z Panderozy, z Opola, Ayerkampa, Horstafelskie. Są to gołębie trochę starsze już roczniki, w związku z tym no, też bym te gołąbki odstąpił. Ksiądz, tym bardziej, że ksiądz, jak powiedział, w ostatnich dwóch latach trochę ich nabył. Zobaczmy tutaj te gołębniki, które tutaj ma. Ksiądz mówi, że dostawiał, tylko bo łatwiej mu było dostawić, niż jak ksiądz mówi, usuwać gołębie, pozbywać się. Zobaczmy. Mam za miękkie trochę serce. I tych gołębi około 300 ksiądz mówi, że to ma w hodowli swojej, tak? Około ponad i do jakiego 300. Stanu ksiądz chce tak zjechać, żeby był optymalny? No, żeby optymalnie było to przynajmniej do 150, to byłoby super, ale czy to się uda, to... Rozumiem. No to każdy hobbysta wie, że to się tak usuwa gołębie, no i usuwa, ale później się dokupi. No nie jestem w stanie zapanować nad tym wszystkim w tej chwili. Tym bardziej, że ksiądz lotuje, tak jak wspomniał, całkowicie sam. Siostrzeniec wyjechał. Tutaj ksiądz ma do pomocy tylko jednego pana, który przychodzi. No, tylko ale sprząta, tylko sprząta. Nie ma takiego pojęcia, żeby gołąbki przygotować. No, a często, jeżeli mam na przeszkodzie obowiązki duszpasterskie, koledzy hodowcy, dzięki ich życzliwości korzystam z ich pomocy, łapią te gołębie, na punkt odstawiają, wkładają. No, czasami bywa tak, że nawet nie ma możliwości, żeby te gołębie osobiście włożyć, a tym bardziej no, nad tym wszystkim zapanować. Tutaj ksiądz właśnie wspomniał, jak rozmawialiśmy, że ma bardzo życzliwych tutaj kolegów, zwłaszcza w sekcji. A powiedzmy jeszcze w oddziale Dzierżoniów, gdzie ksiądz lotuje, to ilu hodowców jest? Ponad 100 hodowców. Ponad 100 hodowców, takie znane nazwiska, które znamy tutaj, co się wybijają? No, tutaj takim przodującym hodowcą jest kolega Ryszard Pawłowski. Był nielotujący obecnie Czesław Ślis, Waldemar Ostrowski, Tadeusz Szwaczka. Ostatnio nawet tutaj z mojej sekcji jest taki już dość przodujący hodowca Jan Michta. Także konkurencja jest bardzo mocna. No, takich tych czołowych jest bardzo wielu. No, są teraz hodowcy Mral, nowe twarze bym powiedział, które się pojawiają tutaj na naszym terenie w oddziale przodujący. Rozumiem.
Jeszcze zadam pytanie, bo tak rozmawialiśmy tutaj, ksiądz godząc obowiązki proboszcza z hodowcą, to tutaj na początku to wspominał ksiądz, że miał troszeczkę problemów, bo władze duchowne, że tak powiem, od tej strony się nie za bardzo zapatrywały. A na dzień dzisiejszy to chyba nie ma ksiądz z tego powodu problemów. Nie. Zaakceptowane zostało to. Początki były trudniejsze, trzeba było trochę się wytłumaczyć, a na dzień dzisiejszy już jakoś życzliwie parafianie przyjęli. To moje hobby, które w zasadzie od 9 roku życia, w zasadzie przy gołębiach wychowałem się, bo i tata trzymał, później z bratem przynależeliśmy do oddziału Wołczyn. Obecnie siostrzeniec się zajmuje tą hodowlą w oddziale Namysłów. I tam jak się nazywa, stamtąd właśnie, z tamtych też okolic ksiądz pochodzi. Stamtąd pochodzę, okolic. Tam się wychowałem. Dobrze. Także księdzu podziękujemy na razie, a hodowców, kolegów naszych zapraszamy do wchodzenia na naszą stronę. Zachęcamy też do tutaj zapoznania się z gołębiami, które ksiądz Jaremko ma w swojej hodowli, no i też nabycia jakiegoś materiału, jeżeli kogoś z kolegów to zainteresuje. Księdzu życzymy w przyszłym roku dużo większych sukcesów lotowych niż do tej pory i myślimy, że to się uda z tymi właśnie nowymi nabytkami. Dziękuję, dobry lot. Dziękuję bardzo.